Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytus, no a to jest Minecraft na modach futerkowy survival, sezon trzeci. I jak widać spadł meteor, tak, oto w tym miejscu, tam jest mój domek, który tam, do którego wprowadziłem tam parę zmian i zaraz je zresztą wam pokażę. I tak przed chwilą sobie dałem na peaceful, bo był troszeczkę za hardkorowo, goniły mnie chyba dwa srebrne szkielety i... Z tego co tam widziałem, to wilkołak, który podpala. No. No dobra, teraz już dajmy na łatwy. I tak, tak teraz troszeczkę sobie tego pokopałem. Powiem wam tak. Pozbierałem sobie troszeczkę tego meteorytu. Jak widać, tutaj na pasku mam 37, teraz 38. Serio? Te achievementy są troszeczkę zbugowane. Zbugowane. O! 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 Alien Creeper. Co? Naprawdę? Jeszcze tego drzewa nie ściąłem jak coś. A, nie. Sorry, pomyliło mi się, bo ja nagrywałem odcinek, jednakże stwierdziłem, że wam go nie wrzucę. I dobra, potem powiem o tym drzewie. No spadaj, skorpionie! Spadaj, ja chcę iść po swojej temki. Dawaj. A jakieś zombiaki, jakieś szczury. Nie no, świetnie, golemów nie zabrakło jak widać. Wilkołaków, no czemu nie? No zróbmy tutaj Fertusowi na złość i zrespawnijmy się tak. Dobra. La 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 la. Moje itemasy. Moje itemasy. Dobra. Ała, coś mi bije. Wiedziałem, że to szkielet. Musiałeś to być ty. Przynajmniej mam swój magnet, coś tam. Dobra, spadaj, szkielecie. Jak widać, wykopywanie meteorytu nie jest też całkiem łatwe, ponieważ z niektórych meteorytów wypadają Alien Creepery, tak jak widzieliście na czacie. Gdzie są moje itemki? Tam. Butów mi brakuje. Świetnie, no. A co sobie... A, ten Creeper sobie pomyślał, a co będę miał jakieś wahania? A, wybuchnę sobie Ferytusa i wyrzucę jego itemki 5 km dalej, ale dobra. Co to? Jakiś krzak. Okej. Okay. Idziemy, kochani. Dobra. Skorpiona zabiłem. Jakiś wilk, ogr, no czemu nie? Ogra sobie też tu damy, no czemu nie? Jeszcze pająki. Nie. What? Dobra, będę taki słabiak i będę sobie zmieniał na pokojowy, sorry. Ale ja mam dość latania w tej i we w ten. O, itemki. Tak. Naprawdę, to jest za trudne. Poziom trudności w Minecrafcie teraz wzrósł. Cieszę się z tego powodu, ale... też troszeczkę za... trudno jest. Wow! No okej, kochani. I tak, ludziska, pokażę wam, co zmieniło się w moim domku. Tak, tam wprowadziłem parę zmian. Dodałem parę rzeczy. I wymyśliłem tam nową rzecz. Do tego zaraz przejdziemy, także... tutaj... Was pewnie to ciekawi, co to jest. Włożyłem sobie troszeczkę po neterze. Zrobiłem sobie zbroję z tej skóry... skóry... tych świnek takich. Pozdobywałem trochę tej skóry, więc mam na więcej. I tak, to co mam na sobie, to trochę dziwnie wygląda. Nie wiem, to jest jakieś zbadżone, ale dobra, nieważne. Gdzie ten wilkołak? I tak, to coś, co mam na sobie, to nazywam skafandrem neterowym. Tak, tutaj jest skafander neterowy, czy tam neterowy skafander. Tutaj mam skórę. I tak, chciałem sobie... prześpię się. Chciałem sobie ją nazwać w kowadle neterowy skafander. No ale niestety... Co jest? What? Gdzie to tak? Jakieś dziwne dźwięki wydaje. Okej.
Sorry, jeśli mogę zapytać, co to za było? Dobra, nieważne. Tak, ludzie. Wprowadziłem tu coś takiego. To jest taki właz, że blokuje potworki. Tutaj, nie wiem czy widzieliście, tutaj jest ogród. I tak, można do niego wejść. Tutaj podłoga oczywiście się zmieniła. Tutaj ściany. Tam podmieniałem na różne kolory deszczek, aż w końcu uznałem, że tak jest ok. Tutaj mamy poziom ogród. I tutaj mamy poziom, taki tajemniczy. Tutaj sobie zasiałem grzybki z netheru. Jeszcze nie wiem, co ja tam będę robił. Okej, zrobimy sobie zbroję z... Netheru, znaczy z tego. Meteor Chip. Zróbmy sobie z tego zbroję. Mam nadzieję, że będzie ok. Tylko mam nadzieję, że ona potworów nie przyciąga. Okej, i mieczyki, takie różne sprawy będziemy mogli sobie zrobić. Ona chyba jest odpowiednikiem trochę lepszego żelaza, mi się zdaje. Okej. Powinno starczyć, bo tutaj, żeby zrobić narzędzia, potrzebujemy... potrzebujemy... żelaza, dobra, łopata. Kilo. Okej. I jeszcze... siekierka. Coś jeszcze? Nie wiem, chyba tyle. Okej, zostawmy to tu. Mamy full zestaw. Także całkiem jest okej. Dobra, pokażę wam. Gwen, mam fajna siekierka, naprawdę. Zobaczmy, jak ona ścina ten neterowe drzewa. Całkiem okej. Ile ona ma użyć? No dobrze, dobrze, jest całkiem, całkiem. Dobrze. Całkiem szybko ścina. Dobra. I to dostajemy taki darkwood, okej. Okay. Tutaj postanowiłem, że tą wysepkę sobie jeszcze tam nie dokończyłem, wybaczcie. Nie dorobiłem płotków, ale to później zrobię. Zrobiłem sobie wyspę, na której będę miał drzewa. Z początku miało być tak, że będę sobie tutaj wszystkie drzewa posadzę, jakie zdobędę. Chciałem być takim kolekcjonerem drzew. Chciałem mieć wszystkie rodzaje drzew, ale tak nie zrobiłem. Tam mam tylko parę, bo by się nie zmieściło. Tam ogółem jeszcze jest druga wysepka, ją też tam oświetliłem. I tak, ludziska. Tutaj posadziłem na netherraku taką jedną sadzonkę. Tutaj ta zbrojka trochę dziwnie działa. O, wypadł mi potash apple. Potash apple. Nie wiem, jak się to czyta. I on ogółem zatruwa, jakby ktoś nie wiedział. Taka ciekawostka. Ogółem wam dam, patrzcie, zjadam i on zatruwa na sekundkę. Takie srebrne jabłko. Jakiś duch wyje. Chciałem sobie ściąć to drzewo, ponieważ brzydko to wygląda. Ono rośnie na odwrót, jest to dosyć ciekawe drzewo, powiem wam. Co to umiera? A, duch. Straszny ten duch, dźwięki wydaje. Okej, w miarę szybko się to rąbię. Trochę takie dźwięki wydaje, jakby stukać w kamień, no nie? No i okej. Mam tam nową serię na moim kanale z Bonant. Zapraszam was. Bardzo serdecznie. Tam się, jak są jakieś śmieszne momenty, to tam coś doklejam i tak dalej. Tam w pierwszym odcinku. I będę to tak jakoś na zmianę prowadził. Liście te z tego drzewa są też spoko, powiem wam. No ale co, ja nie będę ściniał tutaj teraz tego drzewka. Bloodwood? A, okej, to jest odporne chyba Fire Resistance Tree, więc to jest odporne chyba przeciwko Fire'owi, czyli ogniowi, Fire'owi, no. I ogółem wam to pokażę. Znaczy, sadzonki mam zdobyte, ale wezmę jeszcze jedną. I tak, to jest taka na odwrót sadzonka. Potrzebujemy netherrack, tu jeszcze nie poprawiłem, nie naprawiłem tych schodków, ale dobra, mniejsza. Więc to jest taka... O, zablokowałem się świetnie. Jeszcze chciałbym z tej strony zrobić dźwignię, ale niestety nie jestem mistrzem redstone'a i... A, świetnie. Parkura, jak widać, też nie. Więc... świetnie. No rany, co ja robię? Wybaczcie. Po prostu... nie zro... Naprawdę... Okej. Okay. Teraz na shifcie sobie pójdę. I chciałem z drugiej strony zrobić taki też włas. No i okej. Okay. Tutaj powinna wypaść sadzonka, ja to postawię tutaj.
Darkwood. Okej. I tak. Zaraz wam pokażę. Tylko zdobędę Netherrack. I to drzewo jest całkiem okej. Według mnie jest ono odpowiednikiem. Odpowiednikiem drzewa dżunglowego, tylko że jest w Netherze. O, widzicie? Dosyć ciekawe, no nie? No, także pytaliście się też, o, tam coś nie uzupełniłem, pytaliście się, co to jest za mod, który dodaje te wszystkie rzeczy w Netherze. To jest modyfikacja, tutaj gdzieś miałem na pulpicie, Garnet's Nether. No, także, tutaj ta deska, okej. I tak, pisze się Gnys. Gnys i Nether. Dobra. Tutaj zrobimy sobie. Pokażę wam coś, zresztą co jest takim spoczko. Włazy. To jest też całkiem. Całkiem. O, patrzcie. Wow, no, taki inny wzorek mają. No, także z innych kolorów można sobie robić. Nie wiem, na przykład. Zróbmy drzwi. Da się drzwi. Wow! I one są odporne na ogień. To takie coś z tego drewna byśmy mogli mieli. Wow, taka dynia trochę. No, wow. Moglibyśmy sobie zrobić domek w Netherze z tego drewna, śmiało. Okej, to jest dosyć ciekawe. Ale wolę te moje normalne drzwi. Okej. I tak, dzisiaj nie przygotowałem czegoś szczególnego. Aha, jeszcze jak ta łopata kopie. Rany, to jest całkiem szybkie, powiem wam. Jakiś trap. Shrub. Nie przygotowałem nic takiego, więc się jeszcze zastanawiam. Aha, już wiem, co miałem zrobić. Czy ja mam właśnie na to itemki? Dodałem modyfikację. O, nawet. Wow! Biblioteczki z tego też idzie zrobić. A to co to jest? Dobra, nie wiem. A to jak się craftuje? Wow, nice. Czy ja mam dynię? Zrobimy sobie coś takiego chętnie. Pewnie sadzonki dyni mam. Ale dyni nie mam. Nie, nie mam dyni. Uuu. W ogóle nie mam. Szkoda. Ogień, o. No okej. Okay. Tak. Robimy to, co chciałem. Nie ecy, tylko exp chest, dokładnie. Teraz pytanie, czy ja mam obsydian? O, mam. Okej. Okay. Potrzebujemy złoto. Świetnie. Ja tu gdzieś złoto miałem, przecież. Czy mi się zdaje, czy ja po prostu nie mam złota? Ej. Ale coś mi się wydaje, że ja miałem gdzieś złoto. To mi się źle wydaje, jak widać. No okej, okay, idziemy w takim razie po złotko. Do jakiegoś cave'a. I coś jeszcze nie, no skrzynkę. Może to ten... Może ten obsydian bym zostawił sobie, bo jeszcze go stracę. No więc lepiej by było go odłożyć, okej. Okay. Drewno się może w każdym razie przydać. Dobra. Zostawiamy otwarte. I idziemy. Tutaj sobie taką chmurkę postawiłem, żeby sobie skakać do niej. Okej, okay, takie szybsze zejście. Dobra. Wiecie co, ja wam jakoś może to tam niektóre kawałeczki powycinam, bo... Już jestem jak coś. Wykopałem te cztery rudy złota, tutaj je znalazłem. Kopałem jakoś dziwacznie, ponieważ tutaj w pewnym momencie usłyszałem lawę. Chciałem sobie pokopać tam w kierunku, ale jej nie znalazłem jednakże. No i tak, tutaj o właśnie gdzieś. Może na dół. Lub do góry. W tą stronę? Nie wiem, ludziska. Nieważne. Tutaj nic nie znalazłem. No i w końcu znalazłem to złoto. Ponieważ w kanionie jakoś mnie szło szukanie i nic nie znalazłem. A tam bałem się iść, ponieważ tam był wilkołak. Mini golem, który mnie mógł zawsze zepchnąć i ogółem. Wolałem sobie ich ominąć. Okej. Okay. Co tam jest? A, wilkołak, okej. Okay. Gini. Creeper. Mnie zastanawia, co tam było.
Bo widziałem coś tu przed chwilą. A, szczur. Okej. Zwykły szczurek. Zwykły szczurek. Okej. Idziemy, ludzie. Który to jest poziom? A, nie jest też tak nisko. Troszeczkę przekopię i już będziemy. No. Tam uciąłem ten fragment, ponieważ by to było za nudne dla was. I ja sobie to, tak według mnie, i oszczędziłem wam tego kopania i poszukiwania złota, także teraz przechodzimy do po prostu. Wow, wow, wow! Gravel! To ci gravel. Chciał mnie zamordować. Tylko mam nadzieję, że nie. Że nie wykupujemy się w górze za czasem. Proszę, żeby to nie była góra. O, już jesteśmy. No, jest, jest. Czy ja dostałem mięso przed chwilą? Okej. Dobrze, idziemy. Czemu to mięso koło mnie lata? Hehe. What? Co się dzieje, mięsny chłopak? Hehe, ale słuchaj. Dobra. Coś żółty. Idziemy, ludzie. Przepalimy to złoto i zrobimy sobie ekspresa. W ogóle, może zastanawiam was, po co jest ekspres, bo niektórzy mogą nie wiedzieć. Teraz latają obok mnie. Jagody. Tak, ekspres to jest taki coś, taka skrzynka, która przechowuje nam expa, a ja ginę często, a chciałbym sobie przechowywać tego expa, ponieważ wiecie, jeszcze nie mam enchantu, a chciałbym tego expa później mieć, no nie? Więc takie coś sobie chciałem ogarnąć. Okej, idziemy. Idziemy. Tak samo chciałbym sobie jeszcze farmę krówek i wiele innych rzeczy, ale jakoś tak mi to się szkoidzie. Dobra. Złoto od razu do przepalenia. Jeden jest tutaj. A tu taka, taki pech, nie ma złota. No, tam parę mi itemków wydropiło. Tutaj tu dajemy. Tam troszkę nakopałem żelaza i meteorite'u czy coś. Dobrze. Coś jeszcze? Węgiel. Okej, to potrzebujemy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Skrzynkę już mamy. I dwa złota, tak? Dokładnie. To tak, tak to układamy. Tak, tak. I skrzyneczka. Oj, jest. Ekspres! Turututu. To powinno pomóc. Okej. Więc mamy taką skrzyneczkę, która się obraca i to przypomina trochę troszeczkę enchant. Ale dobra, klikałem prawym. Możemy 100% mojego expa, czyli 6 leveli schować. Ale ja tam mam 6 leveli, więc chciałbym dobić to ten 7 level. O, mamy 7. Teraz sobie schowajmy albo ciekawiam, ile mi schowa, jak będę miał 50. O. No i schowajmy ten 7 level. No i okej, mamy tu 7 level. Jeszcze jest poza tym X-Chestem, jest jeszcze Ender X-Chest. To całkiem troszeczkę drożej. Tak samo jak Enchanty, tylko że zamiast książki dajemy skrzynię kresu, która tam też jest troszeczkę droga. No ale to swoją drogą. Ona działa jak Ender Chest po prostu, że postawimy sobie drugie takie coś gdzieś indziej. I ten Ender Chest będzie z nami po prostu. Wiecie na czym? No wiecie na czym polega Ender Chest, mam nadzieję, to po prostu. To jest takie. Wiecie, nośnik taki. No, jak Ender Chest po prostu. Tu kładziemy sobie coś takiego tu, bo może ktoś nie wie, no to specjalnie dla tych osób, które nie wiedzą. Dajemy tam na przykład pierwszy level, tam w drugiej bazie na przykład mamy takie samo. No to tam w tej drugiej bazie też ten jeden level będziemy mieć. Okej. Okay. Dobra, rzodkiewki sobie zbiorę. Przydadzą się. Bo strasznie szybko się je. A więc to się opłaca. Okej. Okay. Tutaj też. Okej. Okay. Barley. Nie wiem, po co jest barley. Aha, świetnie. To jest coś jak
Baltray Flour? Serio? Możemy chleb z tego zrobić? Aha, ale to jest naprawdę okej. Takie coś nie przepalamy, mamy chleb. Albo możemy zrobić tak z trzech takich. Więc to ja jest według mnie lepszą. To sobie zobaczymy później. No okej. Ludzie, także w dzisiejszym odcinku ogarnęliśmy sobie zbroikę z meteorajtu oraz ekspresto, więc jest świetnie po prostu. Więc myślę, że na jakimś live sobie coś więcej ogarniemy, może krówki w końcu. Takie piękniejsze rzeczy może na live'ach, bo mi tam będzie zależało bardziej, żeby sobie pogadać, a w tle będzie sobie po prostu grał, no nie? Więc dobra, kochani. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć. Myślę, że odcinek się wam spodobał, także nie zapomnijcie zostawić komentarz i tak dalej, i tak dalej. Więc dziękuję, trzymajcie się, cześć, na razie.